Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji pierwszego tomu mangi Długo i Szczęśliwie. Chiba Takanashi to 22-letnia pracownica biurowa, która nigdy w życiu nie miała chłopaka. Nie uważa tego za problem, gdyż większym zmartwieniem są dla niej długi ojca oraz fakt, iż chce uchronić działkę babci przed sprzedaniem. Dorabia jako hostessa i robi co może, by spłacić ogromny dług, jednak pewnego dnia dostaje od prezesa zarządu, czyli dziadka przystojnego prezesa niższym szczeblem, dosyć kontrowersyjną propozycję. Ma wyjść za jego wnuka, Hokuto Mamie, a w zamian firma spłaci wszystkie długi jej rodziny. Długo i Szczęśliwie to 10-tomowa manga autorstwa Maki Njoji. Swoją premierę miała w 2009 roku, a w Polsce wypuściło ją na rynek wydawnictwo Studio JG. Jak się okazuje, babcia Chiwy, pani Yuko, należała do dawnej arystokracji, a rodzina Mamiya od pokoleń służyła jej rodowi. Z czasem rodzina Takanashi popadła w długi i zubożała, lecz zanim popadła w niełaskę, pani Yuko przyczyniła się do sukcesu rodziny dawnych sług. W taki oto sposób dziadek chce spłacić dług wdzięczności. Chiwa ma pewne wątpliwości, ale koniec końców się zgadza. Jak zatem potoczy się ta historia? Młode małżeństwo zawarte z rozsądku i dla korzyści musi się ukrywać. Pracownicy firmy, oprócz jednej asystentki, nie mają pojęcia o całej sytuacji, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Historia może wydawać się prosta, banalna i dobrze znana. To zaledwie pierwszy tom, ale jako iż znam nieco dalszą część fabuły, mogę powiedzieć, że Długo i Szczęśliwie to naprawdę dobry romans z wieloma ciekawymi wątkami. Łatwo nie będzie. Sama autorka przyznała, że chce, aby ta historia opowiadała nie tylko o powoli rodzącym się uczuciu, zaufaniu i pragnieniu, ale także o problemach, które mogą pojawić się w tego typu relacji. Wielkim plusem jest fakt, że seria trwa 10 tomów, a nie jeden lub góra 2 albo 3. Pierwszy tom to zaledwie początek tej małżeńskiej historii. Chiwa, przez fakt, iż nigdy nie miała żadnej relacji z płcią przeciwną, dopiero wszystkiego się uczy. Związek z Hokuto będzie dla niej wyzwaniem, ale także ścieżką do poznania samej siebie. Moim zdaniem pierwszy tom zachęca do sięgnięcia po ten tytuł. Bohaterami jest dwójka dorosłych ludzi i z tego co widziałam, z czasem pojawią się nieco poważniejsze problemy. Czekałam na taki romans i cieszę się, że ta manga zostanie w całości wydana w Polsce. Jeżeli lubicie romanse, nieco dojrzalsze, ale wciąż trzymające się pewnych schematów, to Długo i Szczęśliwie z pewnością jest sam raz dla Was. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda, zachęcam do komentowania, subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek oraz do zostania moim patronem. Do usłyszenia!